Poznaj 7 trendów kolorystycznych na wiosnę-lato 2024, o których opowiem w najnowszym wideoporadniku. Zapraszam! Bardzo lubię obserwować trendy kolorystyczne na kolejne sezony i całkiem niedawno pokazałam kolor roku 2024, czyli peach fuzz, jak go nosić, gdzie go nosić, z czym go nosić, a dzisiaj troszkę z innej strony, czyli trendy kolorystyczne poza oczywiście kolorem roku na wiosnę i lato 2024 roku. Ale przyznaję, że bardziej niż śledzić trendy kolorystyczne na początku na pokazach mody, później na Pinterestie, a później docelowo w sklepach online, to lubię patrzeć, czy te trendy kolorystyczne przyjmują się tak naprawdę na ulicy, bo przecież one po to są tworzone, po to mają nam służyć. A że ja uwielbiam modę taką użytkową, nie tylko tą wybiegową, tą taką sesyjną, czy taką z takiej takiego wysokiego poziomu mody. Lubię najbardziej patrzeć, jak po prostu ubierają się kobiety, no oczywiście mężczyźni również. Dlatego też, żeby jakiś kolor zaczął pojawiać się na ulicach, no to potrzebujemy przede wszystkim poznać te trendy, później zastanowić się, czy one są dla nas. I dla nas to pod różnymi kątami, oczywiście, czy nam się podobają, czy nam się nie podobają, no i czy pasują do naszego profilu kolorystycznego, czy pasują do naszego typu urody. No i później patrzymy, czy mamy je w szafie, a jeżeli nie mamy w szafie i bardzo ich pragniemy, no to wtedy wyruszamy na polowanie, czyli po prostu na zakupy. I zanim przejdę dzisiaj do omówienia tych 7 trendów kolorystycznych na wiosnę i na lato, to chciałabym powiedzieć Ci, że już niedługo, bo 16 marca, planujemy świetne wydarzenie. Wydarzenie skierowane do osób, które chcą zarabiać na analizie kolorystycznej. Dla takich osób, które może już zajmują się analizą kolorystyczną, stylizacją, może makijażem, może fryzjerstwem i chciałyby rozwinąć się w kierunku analizy kolorystycznej, organizuję bezpłatne szkolenie. Jest to szkolenie online, czyli po prostu webinar, który odbędzie się 16 kwietnia, to jest sobota, o godzinie 11. Pod nagraniem oczywiście znajdziesz link do zapisu. Jest to szkolenie.kodstylu.pl. Także jeżeli chcesz zarabiać na analizie kolorystycznej, zapraszam Cię koniecznie na tę sobotę. Koniec ogłoszeń, przechodzimy do naszych trendów. No i pierwszym trendem, który wybrałam, pierwszym kolorem, który wybrałam do omówienia na wiosnę, lato 2024 jest burgund. Burgund, czyli kolor, który jest ciemny, dość zgaszony i ciepły. Oczywiście z punktu widzenia, gdy popatrzymy na niego jako na odcień czerwieni, no to należy on do na tyle ciemnych i zgaszonych kolorów, że bardzo trudno jest określić dokładną temperaturę. Te burgundy mogą być troszeczkę chłodniejsze, gdy mają trochę więcej niebieskiego w sobie, mogą być trochę cieplejsze, gdy mają w sobie więcej czerwieni, ale ogólnie jest to odcień należący do tej grupy, którą nazywamy czerwieniami, więc mówimy o nim, że jest kolor ciepłym. No i dla kogo taki kolor będzie bardzo dobry? No właściwie dla tych osób, które chcą go nosić. Najlepiej, bo w takim total looku będą wyglądały osoby, które są o ciemnej urodzie. Ewentualnie, jeżeli nie mamy takiej ciemnej urody, to możemy wykorzystywać go w spodniach, marynarkach, a jeżeli już tak naprawdę, burgund leży bardzo daleko od naszego profilu kolorystycznego, to nosimy go na przykład w butach, torebkach i paskach. Tak naprawdę każdy trend możesz troszeczkę przemycić do swojej szafy, w zależności od tego, jaki jest Twój typ urody, jaki jest Twój profil kolorystyczny, co powiedziała Twoja analiza kolorystyczna, no to możesz poszczególne kolory dawać na dużą powierzchnię albo na zupełnie malutką powierzchnię, nawet na przykład na paznokcie. Kolejnym kolorem jest zupełne przeciwieństwo, jeżeli chodzi o burgund, bo jest to seledyn. Seledyn, czyli odcień zieleni. Co jest najważniejsze, to ta, że ta zieleń jest jasna. Ona jest bardzo jaśniutka, bardzo leciutka. Kolor ten jest kolorem dość zgaszonym. To jest taka jasna zieleń, która jest troszeczkę przyprószona szarością. Nie jest bardzo zgaszony, ale jednak troszeczkę. No i możemy poznać go w odcieniach trochę
chłodniejszych i trochę cieplejszych. I oczywiście znowu, jeżeli Twoimi słowami są te słowa, które przed chwilą powiedziałam, czyli że możesz nosić kolory jasne, delikatne, leciutkie, na dużych powierzchniach, to możesz zdecydować się na garnitur, jeżeli chodzi o seledyn, na płaszcz, na dużą powierzchnię, albo też na całkiem malutkie, gdzieś daleko od twarzy, albo tylko i wyłącznie z dodatkami. Kolejnym trendem kolorystycznym jest złamana biel. Złamana biel, która jest złamana w taki trochę ciepły sposób. To są takie mleczne biele, może jakby biel z dodatkiem, taką małą kropelką beżu, która sprawia, że ta biel nie jest taka mocno świecąca. Można by było powiedzieć, że jest to bardzo miękka biel. I co jest ważne, to ta biel będzie bardzo silnym trendem kolorystycznym na dużych powierzchniach. Czyli tak naprawdę największe propozycje, najczęściej spotykane propozycje, które możemy spotkać, to biel od stóp do głów, czyli w tak zwanym total looku. I oczywiście w takiej bieli będzie, bardzo dobrze wyglądały osoby o jasnych typach urody, natomiast moim zdaniem będzie to też świetna propozycja dla tych osób, które może niekoniecznie dobrze wyglądają we wszystkich jasnych kolorach od stóp do głów, ale jeżeli złamana biel jest ich odcieniem bieli, czyli będą to na pewno wszystkie jesienie, wszystkie wiosny, jeżeli chodzi o lata, to na pewno lato zgaszone, na pewno lato jasne. I jeżeli chodzi o zimy, no to najbardziej będzie tutaj ciemna zima mogła korzystać z tego trendu, no to te osoby będą mogły nosić na dużych powierzchniach. Jeżeli boisz się dużej powierzchni bieli, no to oczywiście możesz skorzystać z tego, żeby ona była po prostu na przykład w spodniach, albo tylko w marynarce, albo tylko na górze sylwetki. Kolejnym trendem kolorystycznym jest błękit. Błękit, czyli bardzo jasny niebieski. Zdecydowanie jest to kolor, który jest jasny, czyli podobnie jak seledyn, one mogą się razem kumplować. Jest kolor chłodny i kolor dosyć czysty. Ta czystość jest mało widoczna, najważniejsze są te dwa słowa: jasny i chłodny. Jeżeli jest jasny i chłodny, to będzie fantastyczną propozycją dla typów letnich, czyli dla wszystkich lat, ale też dla jasnych wiosen, też zdecydowanie dla chłodnej zimy, która może pożyczać sobie kolory od chłodnego lata. No i oczywiście, czym mniejsza powierzchnia, tym również dla innych typów urody, na przykład w butach, torebkach, paseczkach. Ale też jak najbardziej możemy robić total looki, czyli mamy i górę, i dół, i płaszcz, kardigan, cokolwiek. Błękit możemy dopełniać jasnymi kolorami i ciemnymi kolorami, w zależności od tego, jakie zestawienia będą dla nas dobre. No i tutaj właśnie tak przychodzi mi do głowy, może nagram też o taki poradnik o ciekawych zestawieniach kolorystycznych tych kolorów na wiosnę i na lato. Daj znać, pod tym nagraniem to przygotuję takie wideo. Następny kolor, który mam dla Ciebie, to jasny fiolet. I ten jasny fiolet właściwie spotykamy w różnych odsłonach. I jasne ciepłe odcienie fioletu, i jasne i chłodne. Czyli to będą jakieś takie i rozbielone krokusy, i to będą odcienie bzu, odcienie jasnej lawendy, jasnego ametystu. I znowu, jeżeli możesz wykorzystywać takie kolory, czyli jasne na dużej powierzchni, to korzystaj z tego total looki jak najbardziej, ale też połączenia z innymi Twoimi kolorami. Tutaj kilka propozycji oczywiście też pokazuję. Kolejnym bardzo silnym trendem kolorystycznym, już nie kolorem, tak sensu stricte, ale trendem kolorystycznym są metaliczności, czyli ubrania i dodatki, które są srebrne albo złote. Srebro oczywiście idealne dla chłodnych typów urody, złoto dla tych cieplejszych typów urody i gdzie tą metaliczność możemy spotkać. Dla osób, które mają w sobie dużo odwagi, no to na przykład spodnie, spódnice, metaliczne kozaki. Ale jeżeli Twoja odwaga jest troszkę mniejsza, no to zdecydowanie jak dołożysz do swojej stylizacji metaliczną torebkę, metaliczne buty w mniejszym trochę rozmiarze niż kozaki lub paseczek, jak najbardziej będzie to pięknie wyglądało, będzie to piękne nawiązanie do trendu. Natomiast ja muszę powiedzieć, że najbardziej kusi mnie taka dosyć krótka, metaliczna spódnica. Zobaczymy,
czy do mojej szafy taka zawita, bo na ten moment jej nie mam. Kolejnym, ostatnim już siódmym trendem na dzisiaj jest ombre. Ombre, które spotykamy na swetrach, na bluzkach, na t-shirtach, na sukienkach, a nawet na garniturach. Także jeżeli masz coś takiego w swojej szafie albo gdzieś dostrzeżesz ombre w Twoich kolorach, no to sięgnij po to, na pewno będziesz pięknie wpisywała się w trendy na wiosnę i lato 2024. To tyle, jeżeli chodzi o moje 7 trendów kolorystycznych. Jestem bardzo ciekawa, czy któryś z nich przypadł Ci do gustu, czy któryś z nich wpisuje się w to, co lubisz Ty, tak personalnie, subiektywnie, i co lubi Twoja uroda. Przypominam, że 16 marca w sobotę widzimy się na bezpłatnym szkoleniu dla tych osób, które chcą zarabiać na analizie kolorystycznej. No a ja też będę zapraszała Cię na mojego bloga, gdzie będziesz mogła zobaczyć kilka stylizacji z linkami do sklepów, gdzie pojawiają się te omawiane dzisiaj trendy. No i oczywiście koniecznie daj znać, czy mam dla Ciebie przygotować kolejny wideo poradnik o ciekawych zestawieniach kolorystycznych, czyli taki przegląd, jak można zestawiać te trendy, no i jakie zestawienia kolorystyczne będą najbardziej hot w nadchodzącym sezonie. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.